Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Duchu Święty, który uświęcasz serca grzesznych, ale szczerze żałujących, nawracających się, uświęcaj nas poprzez to słowo, które usłyszeliśmy, bo bardzo pragniemy, aby to słowo stało się częścią naszego życia, naszego serca. Chcemy być jak Mateusz, usłyszawszy głos Jezusa, pójść za Nim. Przyjdź, Duchu Święty, aby ta kolejna nauka, która jest głoszona na naszych spotkaniach, przyczyniła się również do tego, żebyśmy świadczyli w Duchu Świętym, w Tobie, Duchu Święty, o Jezusie, który jest prawdą, drogą, życiem. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy sami doświadczywszy miłosierdzia, to miłosierdzie czynili wszystkim. Sami doświadczywszy uzdrowienia, przyczyniali się do uzdrowienia tych, którzy chorują. Przyjdź przez Maryję. Przyjdź przez świętego Mateusza. Kiriasz. Asele felachat chamet chyria, Adonai Maria. Ashal chelet Adonai. Dzisiejsza Ewangelia nie jest Ewangelią z dnia, ale jest Ewangelią, która jest związana z dzisiejszym spotkaniem, z dzisiejszym patronem. Jest to fragment z Ewangelii świętego Mateusza. Ewangelia, która opisuje historię powołania Mateusza. Mateusz, który jest nie tylko apostołem, ale także ewangelistą, napisał najdłuższą Ewangelię, która składa się z 28 rozdziałów. I w 9 rozdziale opisuje historię, która dotyczy jego osoby, jego powołania. Opisuje ją w kilku zdaniach, prosto, szczerze, jasno. Ten fragment mówiący o powołaniu Mateusza jest poprzedzony dwoma fragmentami
Jeden dotyczy egzorcyzmu, który Chrystus dokonał nad dwoma opętanymi, uwalniając ich w sposób widowiskowy, z wielką mocą wobec wielu ludzi. Uwalniał ludzi, którzy byli w mocy wielu złych duchów. A drugi fragment poprzedzający powołanie Mateusza, mówiący o uzdrowieniu człowieka, który był paralitykiem. Też to cudowne wydarzenie było dokonane wobec wielu ludzi. Pan Jezus nie czynił cuda na pokaz. Nie czynił po to, żeby go chwalili ludzie. Nie po to, żeby ludziom to się podobało. Ale wszystkie cuda, które czynił, miały cel, miały sens. Dotyczyły nie tylko tych osób, które doświadczały tego, ale pośrednio były skierowane do wszystkich, którzy brali w tym udział, widzieli ten cud, słyszeli słowa Jezusa, doświadczali mocy Jego, Jego potężnej mocy miłości, miłosierdzia. Jezus panuje nad mocami zła i nad wszelkimi chorobami. Wyrzuca złe duchy i uzdrawia nawet z paraliżu. Więc te fragmenty poprzedzały powołanie Mateusza. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Mateusz, zanim stał się apostołem Chrystusa, wewnętrznie był zniewolony. Nie było to widoczne na zewnątrz, jak w przypadku tych opętanych, których uwolnił, ale był zniewolony przez grzech i złe duchy. To zniewolenie było ukryte, znane tylko Chrystusowi. A także był duchowo sparaliżowany, również przez zło i grzech. Bo grzech i złe duchy człowieka paraliżują i zniewalają. Czynią chorym, słabym, czynią go niezdolnym do relacji z Bogiem, do modlitwy. Niezdolnym do tego, żeby iść drogą świętości, drogą zbawienia. Więc to było znane Chrystusowi, ten wewnętrzny paraliż Mateusza i wewnętrzne zniewolenie, może nawet mocniej, wewnętrzne ukryte opętanie. Chrystus więc po dokonaniu tych znaków, tych cudów, idzie niby przypadkiem, ale to nie jest przypadek, koło miejsca, koło komory celnej, w której przebywał Mateusz. Urzędnik Imperium Rzymskiego miał na celu zbierać, właściwie wyciągać, wymuszać podatki na okupanta, który zniewolił naród żydowski. Więc to był dla nich człowiek, który był oszustem, który był kolaborantem, który sprzedał swój naród i go właśnie wyzyskiwał dla swoich egoistycznych celów. Więc celnicy byli szczególnie przez Rzymian chronieni, mieli szczególne prawa, ale także mieli obowiązek właśnie uciskać swoich rodaków. Byli więc pożyteczni dla Rzymian, a jednocześnie, bo znali środowisko, w którym żyli, ludzi po imieniu, znali ludzi bogatych, ubogich, wpływowych i słabych i wiedzieli, jak wyciągnąć pieniądze, mamonę. Więc byli z kolei przez Żydów, przez swoich, tacy ludzie znienawidzeni, więc Mateusz był pogardzany przez swoich, a pożyteczny dla Rzymian. Więc powodziło mu się od strony finansowej
był więc zamożny. Prawdopodobnie też był przełożonym celników. Więc był kimś. Nic nie wiemy o jego rodzinie. Prawdopodobnie był samotny, no bo która by chciała być żoną takiego człowieka, mimo że bardzo bogatego, wpływowego. Prawdopodobnie więc nie miał więc żony, dzieci, nie miał rodziny. Samotnik. I Pan Jezus tego człowieka zobaczył, ujrzał. Ten dzisiejszy fragment mówi, przychodził i ujrzał człowieka imieniem Mateusz. Spojrzał na Mateusza. Być może też Mateusz spojrzał na Chrystusa. Być może pomyślał sobie, jak szczęśliwi są ci, którzy mają za nauczyciela kogoś takiego jak Jezus, mistrza. Kogoś takiego, który jest potężny w mowie, który jest prorokiem, który zachwyca lud, za którym ludzie idą, za którym idą uczniowie, których ma. Jakże oni są szczęśliwi. Jacy są wolni. Jak bardzo chciałby do nich dołączyć. Ale to jest niemożliwe, bo na pewno Jezus nigdy, wiedząc kim On jest, nie powołałby Go nie tylko na apostoła, ale nawet na jakiegoś ostatniego z uczniów swoich. Być może miał takie pragnienie, takie marzenie. Być może chciał być blisko Jezusa. Być może chciał doświadczyć Jego miłosierdzia, bo wiedział, że Jezus jest miłosierny. Że Jezus nie patrzy na grzech ludzi, na to, kim są, ale pragnie ich obdarować miłością, przebaczeniem. Pragnie ich podnieść, że jest dobry dla wszystkich. Nikogo nie osądza, nie potępia. A jeżeli już, to tych, którzy są niemiłosierni, którzy są zatwardziali, jak uczeni w piśmie i faryzeusze. Więc Jezus patrzy i kiedy Jezus patrzy na człowieka, kiedy spojrzał na Mateusza, oczywiście wszystko o Mateuszu wiedział. Wiedział, kim jest Mateusz od strony nie tylko zewnętrznej, ale wewnętrznej. Wszystko było dla Jezusa jawne, odkryte. Prześwietlił tym spojrzeniem Mateusza, ale to spojrzenie było takie delikatne, miłosierne, czułe, niepotępiające, nieosądzające. Nie było to spojrzenie, wiem kim jesteś, pogardzam tobą. Tak jak wielu ludzi, którzy przychodziło koło Mateusza i patrzyło z nienawiścią na niego, z pogardą, a może nawet pluło w jego stronę, albo może wygrażało się, że źle skończysz, że jesteś przeklęty, jesteś zakałą narodu naszego. Może wiele takich słów słyszał i takich spojrzeń, które czuł na sobie. A było jedno spojrzenie Jezusowe, które poczuł Mateusz na sobie. Jezus na niego patrzy w inny sposób. I Jezus, kiedy spojrzał na Mateusza w taki właśnie sposób, wiedząc o nim wszystko, wiedząc kim jest, że jest człowiekiem bardzo grzesznym, że naprawdę był wielkim grzesznikiem, to było Jezusowi znane. Nie tylko ludziom. Miał Mateusz wiele na sumieniu. To nie był jakiś żaden pobożniś, świętoszek, ani jakiś zwykły urzędnik. Po prostu to był rzeczywiście też oszust. To był złodziej. Ale Pan Jezus, kiedy spojrzał na niego i kiedy spojrzał prawdopodobnie na niego, na Pana Jezusa Mateusz. Prawdopodobnie Mateusz wtedy doświadczył przebaczenia wszystkich swoich grzechów. Bo Chrystus prawdopodobnie, tak możemy przypuszczać z kontekstu kolejnych słów, na pewno w tym spojrzeniu było: przebaczam ci, Mateuszu, całe twoje grzeszne życie. Wszystko ci wybaczam. Wszystkie grzechy, które popełniłeś. Wszystko ci daruję, odpuszczam, bo po prostu ciebie kocham, bo jestem tym,
który pragnie być Twoim Zbawicielem, Twoim Mistrzem, Twoim Nauczycielem. Nieważne dla mnie są Twoje grzechy, których już nie ma. Chcę Ci dać szansę, chcę dać Ci nadzieję. Chcę, żebyś stał się nowym człowiekiem, żebyś stał się moim uczniem, żebyś stał się nie tylko moim uczniem, ale także moim apostołem, czyli należał do grona moich najbliższych przyjaciół, uczniów, którzy są najbliżej mnie, którzy najwięcej o mnie będą wiedzieć. I chcę, żebyś kiedyś o tym napisał Ewangelię. Być może takie miał poznanie Mateusz, że Jezus go wzywa na teraz i na przyszłość. Być może właśnie wiedział, tak odczuł w sercu pod wpływem łaski, pod wpływem tego spojrzenia Chrystusa, że napisze kiedyś Ewangelię o Jezusie, o tym, jak wędrował z Jezusem, o życiu Jezusa, o Jego nauce, o Jego cudach, o Jego śmierci, zmartwychwstaniu. Być może to poczuł, bo był pisarzem, więc był świetnie wykształcony, potrafił liczyć, więc był inteligentny. Być może Jezus dał mu to poznać. Napiszesz o mnie. Już nie będziesz pisał cyferki związane z podatkami, dochodami, ile kto płaci, nazwiska, imiona tych, którzy przychodzą do Ciebie, którzy mają dać podatek na okupanta, na Rzymian. Ale będziesz pisał słowa moje, opisywał historię Twojego bycia przy mnie. Więc spojrzenie Jezusa, przebaczenie, doświadczenie miłosierdzia, miłości i słowa pójdź za mną. Uwolniłem Cię od grzechów, od całego zła Twojego życia. Uwolniłem Cię, jak wspomniałem też wcześniej, od złych duchów. Bo Mateusz był człowiekiem, który żył w grzechach, również bałwochwalstwa, pogaństwa. Możemy też przypuszczać, że czcił bożki rzymskie, Rzymian, żeby przypodobać się Rzymianom. A więc był nawet opętany złem, które było wielkie w jego życiu. Więc Chrystus go przebaczył mu, uwolnił go od złych duchów i uwolnił od duchowego paraliżu związanego z tym złem, grzechem, z szatanem. Uczynił go w jednym momencie wolnym od całego zła. Egzorcyzmował go spojrzeniem, miłością, miłosierdziem swoim i przebaczeniem i słowami pójdź za mną. Jesteś wolny, idź za mną. Zostaw wszystko i idź za mną. Chcę, żebyś był blisko mnie, żebyś mnie naśladował, żebyś mnie słuchał, żebyś patrzył na mnie, żebyś kiedyś mógł także w moje imię czynić to, co teraz sam doświadczyłeś. Czynić dobro, miłosierdzie, uwalniać, przebaczać w imię moje i patrzeć na ludzi w taki sposób, jak ja na Ciebie spojrzałem i głosić dobrą nowinę o mnie. Więc w tych słowach pójdź za mną mieściła się ta treść. I Mateusz powstał z duchowego paraliżu, z duchowej śmierci. Powstał z duchowego grobu. Ta komara celna to był jak grobowiec dla Mateusza. Grobowiec śmierci, pogrzebany żywcem w komorze celnej. Duchowo umarły. I Jezus go nie tylko uwolnił, przebaczył mu, uzdrowił, ale także wskrzesił. Wskrzesił do nowego życia, do życia w łasce Bożej, przy Chrystusie. Przy Chrystusie, który jest życiem, który stał się życiem dla Mateusza. Już nie grzech, ale łaska. Nie zło, ale Jezus. Nie pieniądze, ale dary, które otrzymał od Chrystusa, aby być Jego apostołem. Już nie celnik, ale apostoł. Dokonała się rewolucyjna więc duchowa zmiana w życiu Mateusza. Chrystus tak potrafi człowieka dotknąć, tak go potrafi przemienić, poruszyć, zafascynować sobą, zachwycić, że
Człowiek już nie myśli o tym, co było, ale myśli o Chrystusie i o tym, co z Chrystusem będzie przeżywał. O doczesności i o wieczności. Spotkanie z Chrystusem, jeżeli się ma dobrą wolę, powie się: Chryste, działaj we mnie, przyjdź do mnie, uczyń ze mną, co chcesz, teraz i w przyszłości. Właśnie takie jest, jakim stało się dla Mateusza. Starego człowieka pełnego grzechu stał się człowiekiem nowym, żyjącym według woli Jezusa. Oczywiście musiał się jeszcze wiele nauczyć przez te kilka lat, aż do śmierci, do zmartwychwstania swojego nauczyciela, Jezusa. Ale podjął decyzję, chce iść za Jezusem. On mówi do mnie, ja nie mogę powiedzieć nie, albo udawać, że go nie słyszę. Wstał i poszedł. I Mateusz zaczął chodzić za Jezusem, zostawił to wszystko, co do tej pory dla niego było wszystkim, całym jego życiem. Bogactwa, karierę, wpływy. Ale wykorzystał to, żeby zaprosić tych, nad którymi miał władzę, wszystkich innych celników, grzeszników, z którymi żył w przyjaźni. Bo podobny przyciąga podobnego. Ktoś, kto żyje w grzechu, przyciąga tego, który żyje w grzechu. A jednocześnie ten, który się nawraca, pomaga tym, z którymi żył do tej pory, w nawracaniu się. Wykorzystał więc to Mateusz i zaprosił na ucztę. Ucztę z powodu poznania Jezusa, ucztę z powodu nawrócenia się, z powodu doświadczenia przebaczenia. To była uczta pełna miłosierdzia. Chciał i zaprosił Jezusa, żeby Jezus wobec jego kolegów, przyjaciół, celników uczynił to samo z ich sercami i duszami, co uczynił z nim. Więc wielu było takich ludzi w domu Mateusza i wielu doświadczyło to z tego samego, co Mateusz. A faryzeusze i inni ludzie zatwardziali, zamknięci na Jezusa, na jego naukę, na jego miłosierdzie, buntowali się przeciwko temu, sprzeciwiali się, gorszyli się nawet. Jak wasz mistrz i wy możecie być z celnikami, grzesznikami, stajecie się przez to nieczyści, bo tak było w prawie, że kto był u takiego człowieka, stawał się nieczysty, stawał się podobny do niego, stawał się też grzesznikiem. Jak możecie być z takimi ludźmi? Ale Jezus odpowiedział w imieniu swoich uczniów: to są moi chorzy, jestem ich lekarzem. Biedni, cierpiący, grzeszni, zniewoleni, paralitycy, których uzdrawiam, podnoszę, wskrzeszam, uwalniam, oczyszczam, uświęcam, którym daję nadzieję, nowe życie, z których czynię z nich swoich uczniów. Oni, kiedy się nawracają, stają się moimi uczniami. Oni są moimi uczniami. Potrzebują mnie. Wy nie chcecie być moimi uczniami, tak Jezus do nich powiedział przez te słowa, bo uważacie się za sprawiedliwych, świętych, nieskalanych. Ale oni potrzebują mnie i mojej nauki i będą blisko mnie. Będą moimi uczniami, a Mateusz będzie moim apostołem, moim najbliższym. I powiedział Jezus, że miłosierdzie jest najważniejsze. Nie taka sprawiedliwość ludzka, taki legalizm, żeby na zewnątrz być w porządku, ale żeby w sercu być człowiekiem, który pokornie prosi o miłosierdzie i je doświadczy. Nie potępiać, ale prosić o miłosierdzie dla wszystkich. Mówię to dlatego, żeby te słowa stały się słowami życia dla nas, dla ciebie. Żebyś słysząc tą historię Mateusza mógł powiedzieć: to jest do mnie, to pasuje do mnie. Ta Ewangelia mówi o mnie. Mówi o mnie i o Jezusie. O Jezusie i o mnie. To ja jestem grzesznikiem, jestem paralitykiem, jestem zniewolony, opętany.
Jestem chory, jestem umarły, a Jezus przychodzi do mnie. A Jezus chce mi okazać swoje przebaczenie. Chce mi uzdrowić i dać mi wszystko, czego najbardziej teraz potrzebuję. To jest o mnie. I On mnie nie potępi. Może ludzie mnie potępią, ale nie On. Może ludzie wytykają Cię palcami, ale nie Jezus. On Cię ogarnia swoim spojrzeniem i przytula do serca swoimi dłońmi. Tego potrzebujemy. Tego potrzebujesz. To słowa są prawdziwie do Ciebie. I nie ma znaczenia, co do tej pory było w Twoim życiu. I nie ma znaczenia, ile grzechów popełniłeś. Czy jesteś wielkim grzesznikiem, czy nie. Ale potrzebujesz miłosierdzia. Potrzebujesz Jezusa. I potrzebujesz być Jego uczniem. Nawet jeżeli jesteś w małżeństwie, albo planujesz małżeństwo, uczniem Jezusa może być każdy człowiek. Nie tylko kapłan, czy zakonnik, zakonnica, ale samotny i ten, kto żyje w małżeństwie. Każdy może być uczniem. Każdy może pójść za Nim. Każdy może doświadczyć wielkiego przebaczenia, dobroci Jezusa, czułości. Doświadczyć tego, że Jezus przychodzi koło Ciebie, ale nie omija Cię pogardliwie z lekceważeniem. Chce poruszyć Twoje serce i chce dokonać duchowej rewolucji w Twoim sercu, Twojej duszy, w Twoim ciele, nawet w Twoim życiu, w Twojej rodzinie. Jeżeli jesteś w małżeństwie, to w Twoim małżeństwie. Spotykam takie osoby, które często mi mówią: Ojcze, Pan Jezus poruszył moje serce na spotkaniu, potem mój mąż przyjechał, potem moja córka, mój brat, moja mama, mój syn i tak dalej. Potem nawet mój ksiądz przyjechał też. Mój proboszcz nawet. I jest taka reakcja, właśnie taka i takie działanie Pana Jezusa, że Pan Jezus poruszy jednego, a potem kolejnego przez Ciebie i przez te osoby, które Ciebie spotkają, to przez tamte osoby kolejne osoby. Także tak to działa, że kiedy Chrystus mnie zmienia, to wpływa to na zmianę innych. Jeżeli ja się dzielę tym z innymi, jeżeli to widać po mnie, że ja żyję dla Boga, że żyje we mnie Chrystus, że Go spotkałem, że dla mnie Chrystus to jest żywa osoba, która jest dla mnie najważniejsza. Jestem też świadom tego, że nasza wspólnota ewangelizuje przez media, przez również internet. I też podzielę się z Wami tym, że często słyszę świadectwa osób, które słuchają tych naszych modlitw, oglądają i mogą słuchać czy oglądać spotkań, które były nie tylko miesiąc temu, ale nawet kilka lat temu i Pan Bóg porusza tych ludzi tak, jakby te spotkania było na żywo, jakby oni byli na tym spotkaniu i w tym momencie. Są takie, w czasie tych słuchania tych transmisji, retransmisji, tych nagrań, jest słowo dla tej osoby, która jest w danej sytuacji. Mówiąca, Pan Bóg mówi po imieniu tej osoby o jej sytuacji wewnętrznej, duchowej, o zranieniu, o grzechu, o uzdrowieniu. To jest wspaniałe, to jest cudowne dzieło Bożej miłości, miłosierdzia, jedno z wielu, jakie jest w Kościele, jakie również jest związane z naszą wspólnotą i tymi spotkaniami. Dlatego też Was zachęcam, żebyście innych, którzy nie przyjadą tutaj albo są tacy trochę przekorni, zaproponowali, słuchaj, posłuchaj tego spotkania. I nawet możesz włączyć, na chybił trafił, a pomógł przez to spotkanie, przez daną modlitwę, śpiew, przez Słowo Boże, tak poruszy tego człowieka. Jeszcze może powiem takie świadectwo anonimowe, ale dlatego, że skoro anonimowe, to można powiedzieć, że pewna kobieta dostała SMS-a właśnie mówiącego o tym, że było takie spotkanie, że jest taka wspólnota, żeby to słuchała sobie. I ona w tym czasie była pogrążona w grzechu, w złu. I
I mówiła, że ja nie chcę już tak żyć. Mam dosyć takiego życia. To jest absurd, to jest bezsens. Na dodatek jeszcze była z jakimś mężczyzną, z kochankiem. On sobie spał, a ona w tym czasie odsłuchiwała spotkania, spotkanie modlitewne. I kiedy słuchała tego spotkania, to wszystko, co było na tym spotkaniu, wszystkie słowa poznania, poruszyły ją tak, że ona płakała w tym momencie. Że Pan Bóg ją uzdrawiał, uwalniał, tak jak Mateusza. W jednym momencie doświadczyła też głębokiego nawrócenia. Więc to, co działo się z Mateuszem, dzieje się dzisiaj z wieloma ludźmi. I może dokonać się dzisiaj w Tobie. Dlatego, kiedy zobaczysz spojrzenie Jezusa, to nie chowaj swoich oczu, to patrz na Niego. I kiedy Jezus wyleje na Ciebie swoje miłosierdzie, swoją miłość i powie, pójdź za mną, moje dziecko, to nie oglądaj się, to nie zastanawiaj się. Od razu wszystko zostaw. Całe grzeszne życie, całe zło swojego życia. Idź za Nim. A nawet jak trzeba, to być może trzeba zostawić jakąś złą pracę, złe towarzystwo. Nie tylko grzechy, nałogi, ale to, co wszystko, co jest z tym związane. Może, właśnie, może kochanka albo kochankę. Albo inaczej powiedzieć, oczywiście to, ale też nawet może temu swojemu partnerowi czy partnerce powiedzieć, ja wracam do Boga. Ty też wróć do Niego, ale musimy się rozstać. Nie możemy żyć tak dalej. Jezu, chcemy usłyszeć dzisiaj Twoje słowa. Chcemy doświadczyć Twojego spojrzenia i patrzeć Tobie w oczy. I chcemy sercem być przy Twoim sercu. Panie, dokonaj duchowej rewolucji, przemiany nas. W jednym momencie możesz to uczynić. Nauczycielu, my jesteśmy chorzy, a Ty możesz nas uzdrowić. Potrzebujemy Ciebie bardziej niż nasze ciała pokarmu, niż wody, niż nasze płuca potrzebują tlenu. Bez Ciebie nie możemy, nie chcemy, nie potrafimy żyć. Nie chcemy żyć w naszych duchowych komorach celnych. Chcemy zostawić to i stać się Twoimi uczniami, apostołami, a nawet duchowymi ewangelistami, piszącymi naszym życiem Ewangelię o Tobie.